Jeżeli wydaje wam się, że jesteście specami od podrywania dziewczyn, bo macie dobrą gadkę, niezły fryz i znacie najlepsze kluby w mieście, to muszę was zasmucić. Sarmackie metody podrywu zaskoczyłyby niejednego współczesnego lovelasa. Ja jestem adorowany przez naprawdę atrakcyjne kobiety i one mają u mnie szansę. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej zdradzę wam, jak dawna szlachta zalecała się do kobiet i dlaczego nie polecam wam wykorzystywać tych sposobów we współczesnych realiach. No chyba, że chcecie dostać w pysk. Ludzie w dawnej Rzeczpospolitej podrywali się chętnie i często. Z jednej strony chodziło oczywiście o potrzeby fizjologiczne, o doznawanie przyjemności cielesnej. Z drugiej strony podryw był też elementem rozrywki, sposobem na umilanie sobie czasu. Oczywiście w kręgach dworskich, czyli bogatej i średnio zamożnej szlachty, podryw był grzeczny i cywilizowany. Przynajmniej tak nakazywał obyczaj i dobre wychowanie. W tej sytuacji zaloty opierały się na licznych zasadach i normach. Wynikało to z faktu, iż wbrew pozorom pozycja społeczna kobiet w naszym kręgu kulturowym była dość silna. Oczywiście jak na warunki epoki i bez porównania do współczesności. Naszym przodkom daleko było do zamykania kobiet w haremach lub wyłączania ich z życia towarzyskiego, jak miało to miejsce w Turcji czy Moskwie. Kobiety w dawnej Rzeczpospolitej uczestniczyły w uroczystościach i spotkaniach towarzyskich, podejmowały gości, podróżowały, dysponowały majątkami, czasami ogromnymi. Mogły więc, przynajmniej w teorii, liczyć na szacunek i galanterię mężczyzn. A tu w pobliżu mogiły! Wasz mężczystość ślubował. To przeniesiesz starą. Oj, barateńku. Dowody na to łatwo odnaleźć w źródłach. Na przykład w XVIII-wiecznym pamiętniku Józefa Rulikowskiego, który pisał: kobiety siedziały w okrąg, jedna przy drugiej, na kanapach lub krzesłach. Mężczyzna wchodzący powinien był całować rękę po dystynkcji kobiet. Czy znajoma była lub nie, czy wiekiem obciążona, czy młoda panienka. Starzy Polacy z wąsami, niekiedy tabaczką pokrytymi, walili jak z harapu serdeczne całusy. No. Dzisiejsze dziewczyny pewnie z politowaniem uśmiechnęłyby się na taki marny podryw. Jednak w obyczajowości szlacheckiej normą było uznawanie kobiet za skromne, wstydliwe i płoche. W rzeczywistości nie każda kobieta doby XVI, XVII czy XVIII wieku chciała być traktowana jak zakonnica. Wśród pań nie brakowało takich, które zamiast nudnych umizgów wolały pikantne rozmowy czy odważne obłapianie. Taki dworski sarmata nie miał więc łatwego zadania i musiał imać się różnych sposobów, aby skłonić ku sobie wybrankę serca. Dostrzegali to zresztą współcześni, pisząc w znanym wierszu: w zalotach Francuz figluje, Włoch służy, Hiszpan szanuje, Anglik zbywa ukłonami, Niemiec uczci podarkami, Polak głaszcze sposobami. Jakie były te sposoby, o których pisze poeta? Przede wszystkim szlachcic chcący poderwać swoją wybrankę musiał dobrze wyglądać. I nie chodzi tutaj o wygląd fizyczny, bo warto pamiętać, że nasi przodkowie, przynajmniej według współczesnych norm, nie grzeszyli zbytnio urodą. Na ich twarzach odznaczały się trudy życia, choroby, czasami obżarstwo, a czasami bieda. Patrząc na portrety panów braci, widzimy raczej nalane twarze, obcięte uszy, blizny, krosty i inne defekty, a nie rysy rodem z greckich rzeźb. Te braki sarmata mógł nadrobić ubiorem. Wprawdzie polskie żupany i delie skrzętnie zakrywały ciało, ale olśniewały kolorowymi tkaninami, zdobionym orężem, drogimi dodatkami. Dobrze i bogato ubrany szlachcic miał większe szanse na skuteczny podryw. Oprócz drogich szat liczyła się też tak zwana postać. Kobiety lubiły mężczyzn wysokich, barczystych, o śmiałym spojrzeniu. Tyle jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Równie ważna była także wymowa, czyli po naszemu po prostu dobra gadka. Przykładowo podczas gdańskich wesel
odczytywano specjalnie ułożone wiersze, w których pod niebiosa wychwalano pannę młodą, choćby była najszpetniejsza, najbrzydsza, przyrównywano ją do greckich bogiń. Dzisiaj te szlacheckie komplementy brzmią nieco tandetnie, ale w realiach nowożytnych po prostu działały. Przykładem może być Ignacy Potocki, który tak komplementował podczas balu niejaką Barbarę Kosowską. Wszyscy mówią, żeś piękna, jak róża nadobna. Ja mówię, róża piękna, bo tobie podobna. Bolało, jak spadałaś z nieba, aniołku? W dawnej Rzeczpospolitej można było podrywać kobiety także za pomocą miłosnych pieśni. Wprawdzie serenady wyśpiewywane pod oknem, znane z Włoch czy Francji, początkowo nie były w naszym kręgu kulturowym zbyt popularne, ale w XVIII wieku już się zdarzały. Zdarzały się i nie zawsze cieszyły wybrankę serca. Przykładowo Anna Stanisławska narzekała, że najęta przez adoratora kapela nie pozwala jej po prostu zasnąć. Mamy już strój, dobrą gadkę, śpiewy. Jednak wśród skutecznych sarmackich metod podrywu znajdowały się też prezenty. Tak jak dzisiaj staropolskie damy lubiły otrzymywać kwiaty. Ofiarowywano je inaczej niż współcześnie, bo z reguły albo na ozdobnych talerzach, albo w wazonach. Popularnością cieszyły się też owoce i słodycze. Bardziej majętni mogli obdarować swoje wybranki biżuterią lub po prostu pieniędzmi. Zdarzały się też prezenty bardziej praktyczne. Znany i lubiany Jan Chryzostom Pasek wspomina w swoich pamiętnikach, że ukochanej Teresie Krosnowskiej przywiózł z wyprawy duńskiej drewniane trzewiki. Dobrą okazją do podrywania pań były też uczty i bankiety, podczas których pito i tańczono. Pląsy były krytykowane przez wszystkich moralistów epoki. I chyba mieli oni trochę racji, bowiem taniec był świetną okazją nie tylko, żeby podotykać, ale również, żeby dokładnie przyjrzeć się potencjalnej partnerce. Szlachcic wolał być pewny, czy za makijażem nie kryje się kot w worku. A skoro przy dotykaniu się jesteśmy, dawni adoratorzy pozwalali sobie w tej materii na wiele więcej niż ci dzisiejsi. Normą było podszczypywanie, macanie, dotykanie podwiązki, trącanie łokciem, następowanie na nogę i wiele, wiele innych. Oczywiście jednym z głównych celów panów braci były piersi. Sami zobaczcie, jak opisuje się ten element ciała w jednym z erotyków z epoki. I rączkę pocałuje, i muśnie pod brodę, caps do piersi, i do łona, i dalej, coraz to gęściej, coraz to zuchwalej. Będę żył. Chyba najdziwniejszym zwyczajem dawnych zalotników było picie toastów z pantofelka swojej wybranki. Dobrze słyszycie. Sarmaci, chcąc okazać szacunek swojej wybrance serca, zdejmowali jej bucik, nalewali do niego wina, po czym wznosili tym dziwnym pucharem toast i wypijali łapczywie do dna. Większość przykładów, które tutaj przytaczam, dotyczy raczej szlachty zamożnej, dobrze sytuowanej. O tym, jak radzili sobie z podrywem biedniejsi panowie bracia, mówią nam erotyki ludowe, czyli te, które dotyczą raczej kręgów chłopskich. W tym wypadku ulubionym miejscem podrywu była, a jakże, karczma. Jej bywalcy częstowali swoje wybranki piwem, tańcowali przy wtórze głośnych kapel. Biedniejsza szlachta poprzez podryw rozumiała pokrzykiwanie, pogwizdywanie czy pohukiwanie na kobiety. Tutaj dużą rolę także odgrywały podarki. Tyle tylko, że cukierki i owoce zastąpiły wstążki, chustki czy koraliki kupowane z reguły na odpustach. Mniej zwracano uwagę na konwenans. Podrywanie było agresywne, często wierzono, że kobiety tylko pozornie się wzbraniają. Śpiewano na przykład raptem do niej, nie uważaj, że się broni, nie uważaj, kawalerze, choć się broni, to nieszczerze. I o ile można wybaczyć takie podejście ludziom, którzy żyli setki lat temu w zupełnie innych warunkach, o tyle smutne jest, że do dzisiaj przetrwali troglodyci, którzy mają podobny pogląd na płeć przeciwną.
Pamiętajcie, że wszystkie te metody, o których mówiłem, na czele z obłapianiem i drętwymi komplementami, mogły działać na niewiasty w XVI, XVII i XVIII wieku. Współcześnie lepiej postawić na nieco bardziej nowoczesne metody. Nie polecam też proponować wybrance swojego serca picia alkoholu z jej butów. Obawiam się, że taka propozycja na pewno zrobiłaby wrażenie. Nie jestem tylko pewien, czy takie, na jakim Wam zależy. Na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam do zostawiania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału. Odwiedźcie też mój profil na Facebooku, na który wrzucam różne ciekawe źródła związane z Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Możecie tam znaleźć prawdziwe perełki. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!